W roku 1982 wśród zawodników startujących w najbardziej prestiżowych zawodach triatlonowych na świecie, Ironman na Hawajach, znalazła się Julie Moss. 23-latka z San Diego zbierała materiały do pracy dyplomowej o wydolności ludzkiego organizmu. Wystartowała bez specjalnego przygotowania i chciała po prostu dotrzeć do mety. Etap biegowy zaczęła daleko przed rywalkami. Jednak 10 km przed metą nogi Moss zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Odwodnione ciało przestało wykonywać polecenia mózgu. Moss upadała raz za razem. Do mety dotarła jako druga, na czworakach. Za sprawą telewizji ABC nieprawdopodobną walkę Julie Moss na ostatnich metrach obejrzały miliony widzów na świecie. Dzięki temu wielu z nich zapragnęło, tak jak ona, przekroczyć granice wytrzymałości i poznać siłę własnej psychiki. Co roku do tej grupy dołączają kolejne. Ustawiamy się na linii startu na plaży w parku. Za chwileczkę przejdziemy sobie przez bramę warty od tej strony. Skoro zainteresowanie to uczucie, można nim zapałać do wszystkiego. Można je stworzyć, odkryć lub wykreować. We współczesnym świecie opartym na autoprezentacji i stwarzaniu pozorów naprawdę liczy się tylko to, co jest prawdziwe, namacalne, co można zmierzyć. Motywów podejmowania przez ludzi różnych działań może być wiele, ale ich wspólnym mianownikiem są emocje. Wydaje mi się, że to jest ciekawość ludzka, że chce się po prostu przeżyć coś takiego, co się jeszcze nigdy nie zdarzyło w życiu, nie zaliczyło. Nie? Triatlon jest tak uzależniający, że naprawdę bardzo łatwo wpaść w jego sidła i ciężko z nich wyjść. W wieku 31 lat stwierdziłem, że dochodzę do etapu, w którym przeistaczam się w typowego kanapowca z pilotem w jednej i z piwem w drugiej ręce. I strasznie mi się to nie podobało. Chciałem zmienić coś w swoim życiu. Kupiłem pierwsze buty do biegania. Zacząłem biegać. Wtedy poczułem, że to jest moja pasja, to jest moja miłość sportowa i to chcę robić. Zawody na najdłuższych dystansach wymagają ogromnego wysiłku i dużo wytrwałości. W pewnym momencie każdy sportowiec osiąga poziom, w którym nie mięśnie, technika czy umiejętności decydują o wyniku. To kwestia dyscypliny, a także niewidzialnej, wewnętrznej siły, potencjału, który każdy musi w sobie odnaleźć.
zbliżając się do 40, wielu z nas zdaje sobie sprawę, że kariera i praca nie zaspokaja większości naszych potrzeb. Odczuwamy potrzebę doświadczenia czegoś nowego, szukamy różnych odskoczni, a dla mnie osobiście triatlon wydawał się idealny i dlatego to robię. Chciałbym oczywiście, jest to marzeniem jakimś, żeby taki Ironman chociaż raz w życiu przeżyć, skończyć, ale wydaje mi się, że rozum podpowiada, że to już za późno, to już trochę za daleko. Jest to jednak duże obciążenie po prostu, to jest walka ponad 10 godzin, no, to trzeba naprawdę bardzo dobre przygotowanie. Trening triatlonu jest jednocześnie prosty i skomplikowany. Prosty, bo dotyczy naturalnej czynności, jaką jest ruch. Skomplikowany, bo odwołuje się do maksymalnych możliwości ludzkiego organizmu, których w pełni jeszcze nie poznano. Ale to właśnie sprawia, że każda kolejna minuta może być odkrywcza, a triatlon staje się pasjonującą przygodą. Miałam kilka takich startów w swoim życiu, gdzie myślałam, że w ogóle nie dam rady stanąć na starcie, a co dopiero ukończyć jedną, drugą Ironmana. Naprawdę to było wyzwanie, żeby ukończyć te zawody. I sama szczerze mówiąc nie wiem, skąd się wzięła ta siła. Gdy próbujemy czegoś nowego w życiu, zazwyczaj od początku wiemy, czy nam się to podoba, czy nie. A jeśli dodatkowo nas to ekscytuje, możemy mieć pewność, że stanie się to naszą pasją. Jeżeli dystans Ironmana w ekstremalnych warunkach potrafią ukończyć ludzie w wieku 70-80 lat, to znaczy, że każdy da radę, że każdy może ukończyć takie ekstremalne zawody. Tylko potrzeba dużo serca i dużo wysiłku, żeby to się udało. Zwycięzca zawodów Ironman z 1979 roku, Tom Warren, zapytany w wywiadzie dla Sports Illustrated o motywację do regularnego zadawania sobie bólu, powiedział: wszystkich, którzy startują, łączy jedno – uzależnienie od nadmiernego wysiłku. Za każdym razem, kiedy stajesz na mecie, dopada cię klątwa, która każe ci spróbować za rok. No, były oczywiście jakieś trudności, jakieś kłopoty, natomiast no, trzeba przezwyciężyć, trzeba może troszeczkę obniżyć, jakby powiedzieć, prędkość biegu czy jazdy na rowerze, ale po prostu wydaje mi się przebrnąć. Każdy trening daje dużo czasu do myślenia. Czasem jest ciężko i wtedy potrafi pojawić się myśl, czy nie zrezygnować. Ale potem przychodzi refleksja, że jak stracę pasję, to tak bym przestał żyć. Na triatlonach często jest takie hasło i z tym się utożsamiam, że zwyciężyć to znaczy skończyć. Skończyć triatlon.
Każdy przeżywa wyjątkowe chwile w swoim życiu. Przeglądając zdjęcia ze sportowych zmagań czy inspirujących spotkań, zachwycamy się tym, co nas spotkało. Nie warto chować do szuflady smaku i zapachu własnego życia. Chociaż nie zawsze było łatwo, a dotarcie do mety okupione zostało nadludzkim wysiłkiem, to jednak nagroda jest wielka. I każdy chce ją wziąć na własnych warunkach. A potem oszołomieni sukcesem zawodnicy turlają się przez linię mety z uśmiechem na twarzach. Przeskakują przez nią babcie, dziadkowie, szczęśliwe mamy i ojcowie. A każdy z nich jest z żelaza. Where you find